Bardzo dziękuję panu posłowi za to, że zaprosił mnie na to dzisiejsze spotkanie, że mogę przyjechać tutaj do państwa, do Turku. Bardzo dziękuję też burmistrzowi za to, że mogłem zobaczyć praktycznie cały Turek i te inwestycje, na których mi najbardziej zależy jako osoby odpowiedzialnej w województwie za sprawy gospodarcze, za sprawy środowiskowe, a także związane ze sportem i turystyką. Tutaj o większości spraw, o których rozmawialiśmy, to znakomicie powiedział pan poseł Tomasz Nowak. Ja bym się skupił na dwóch miejscach, które mnie zafascynowały najbardziej. Są to środki, które zostały pozyskane z samorządu województwa wielkopolskiego. Pragnę przypomnieć, że w ostatnich od 2015 roku do tych inwestycji, które są z naszych środków, już jest dofinansowania ponad 24 miliony złotych, ale są dwie takie najważniejsze. Jedna to jest rewitalizacja parku miejskiego. Zobaczyłem, dla mnie to powiem tak kolokwialnie, to jest czad. To jest pięknie zrobiona pomysł, jak można teren w centrum miasta ładnie przygotować i żeby on miał funkcję taką społeczną i żeby mogli z niego korzystać mieszkańcy. Jak zobaczyłem ten amfiteatr, który będzie na terenie wodnym, przy takiej właśnie przy nastawie, to jest coś niesamowitego. Gratuluję tego pomysłu burmistrzu i tam jeszcze trochę proszę nas czeka, ale myślę, że wyrobimy się z tym. Wiem, że czeka, bo jest trochę rzeczy do dokończenia, ale to jest naprawdę piękna rzecz przygotowana dla mieszkańców. Te różnokolorowe alejki, które tam będą przygotowane, czy dla właśnie biegaczy, czy dla osób spacerujących, czy dla rowerzystów. Znakomicie się to wpisze w centrum miasta, tutaj właśnie Turek. Podoba mi się też to, że jest ta bieżąca kontrola praktycznie codzienna mieszkańców nad tą inwestycją, gdyż będąc na spotkaniu z paniami, które są osobami w trzecim wieku, osobami po 50 w ten sposób, które się angażują w różnych właśnie kołach zainteresowań. Zobaczyłem, one mi powiedziały jedną rzecz, one tam chodzą, przeglądają to. Trzymają kciuki, żeby ta inwestycja jak najszybciej się zakończyła. To jest coś, czego będą codziennie praktycznie korzystać, a przychodzą sprawdzać po to, żeby to było dobrze wykonane. Już w tej chwili podpowiadają, jak to ma być. Czyli dla mnie to jest uważam trafiona inwestycja, tylko chciałbym, żeby ona była jak najszybciej wykonana. Mieliśmy spotkanie też z wykonawcą, który był na miejscu, który obiecał, że dokończy tą inwestycję, postara się zrobić to w tym roku. W sumie pan burmistrz tutaj zwrócił się do nas o wydłużenie terminu. Termin jest do końca. Teraz mamy do końca roku teraz. Proszę. Mamy do końca roku, ale jest przedłużone. Tak, jest przedłużone właśnie do czerwca przyszłego roku. Maksymalny czas na dokończenie inwestycji. Z rozliczeniem oczywiście. Z rozliczeniem, bo chodzi o rozliczenie przede wszystkim. To będzie największy teraz. Będzie. Burmistrz, ja wiem, te mieszkańcy tu przypilnują, szczególnie ci, którzy chcą tego korzystać i chcą jak najszybciej, żeby mogli tam wejść i zobaczyć, ile tam jest pięknych rzeczy, łącznie z tym amfiteatrem. I to jest, uważam, bardzo dobry kierunek i na to na pewno uda wam się dobrze rozliczyć z naszymi tutaj pracownikami, którzy przyjadą na ostateczny odbiór projektu. Jeżeli chodzi o park, bo to, że rozmawialiśmy, że do końca czerwca, to żeby tutaj, bo tutaj nieraz bardzo wyostrzone słuchy są wśród mieszkańców, że do końca czerwca będziemy robić park, to nie tak. My po prostu musimy do końca czerwca w tym momencie rozliczyć ten park. Jeżeli przedłużyliśmy teraz umowę, teraz mamy do końca listopada wykonawstwo po prostu z tą firmą, to my wiadomo, że do końca roku nie będziemy w stanie w ciągu 30 dni, to jeszcze mamy po drodze święta, rozliczyć tego zadania. Natomiast jest taka sytuacja, że idziemy trochę do przodu właśnie z tym rozliczeniem, żeby do 30 czerwca, to nie znaczy, że do końca czerwca musimy po prostu to rozliczyć, dłużymy wcześniej, ale żebyśmy mieli trochę tego czasu, trochę tego oddechu na to, żeby rzeczywiście najpierw skończyć ten park, a wszystko idzie w tym kierunku, że już niedługo powinno być skończone i trzymamy za to wszyscy kciuki. Podejrzewam, czy ktoś lubi tą władzę, czy nie lubi tej władzy. Po prostu to wiadomo, że park jest po prostu ponad podziałami powinien być i po prostu chodzi o dokończenie tego zadania. A potem już moja rola w tym momencie, żeby się dobrze tutaj sprawozdać z tego zadania i żeby pan marszałek przyjął to sprawozdanie i nie zażądał ani jednej złotówki od nas zwrotu. Bo tylko o to tutaj chodzi, dlatego też przedłużamy ten termin po prostu, żebyśmy mogli swobodnie i spokojnie po prostu to najzwyczajniej w świecie rozliczyć. Dlatego dobrze, że pan burmistrz złożył w tym zakresie odpowiednie
dokumenty do nas, była nasza zgoda instytucji zarządzającej w tym zakresie, ale jestem pewien, że jak do końca listopada, gdy się uda zrobić całą rewitalizację Parku Miejskiego, to ten czas, początek przyszłego roku będzie odpowiednim do niego rozliczenia i ten niewykorzystany czas nie trzeba będzie z niego korzystać. No mam taką też nadzieję, zresztą idzie to wszystko w tym kierunku, no ale nieraz są rzeczy niezależne od nas po prostu, ale najważniejsze, że konsekwentnie chcemy pewne rzeczy zrobić, nie załamujemy rąk po prostu, nie poddajemy się presji opinii, tylko robimy po prostu swoje. Ja tu bardzo dziękuję w ogóle za wizytę, bo to też jest o tyle istotne, że to jest nie pierwsza wizyta zresztą ani zarządu województwa wielkopolskiego. Ja już nie mówię tutaj Maciego, tobie, że my jesteśmy w permanentnym kontakcie, tak samo nie mówię już o panu pośle, tylko kwestia jest tego typu, że rzeczywiście od czasu do czasu fajne po prostu są te wizyty takie, ja nie chcę ich nazywać gospodarskie, bo one tak trochę mi trącą poprzednią minioną epoką. Natomiast chodzi o to, że tu chodziło przede wszystkim o pokazanie, na jakim jesteśmy etapie, co zrobiliśmy, czego jeszcze nie ma, że nie tylko słowa, nie tylko pisma, ale przede wszystkim, żebyście zobaczyli państwo po prostu, jak tutaj to wygląda od środka.